Jest ze mną Leszek Laszkiewicz, który asystował przy drugiej i trzeciej bramce dla JKH GKS-u Jastrzębie. Leszku, jakie wrażenia po dzisiejszym meczu? No na pewno było to fajne spotkanie dla nas i przede wszystkim dla kibiców, bo było dość wyrównane, dramaturgia do ostatnich minut, także wszystko się mogło spodobać. Karne oczywiście to jest loteria w końcówce, my byliśmy lepsi o tą jedną bramkę i cieszymy się bardzo, bo wreszcie przełamaliśmy Tyszany, wreszcie pierwsze punkty nad nimi i to jeszcze u siebie na własnym terenie. Te karne były raczej przewagą Tyszan czy waszą? Nie, jak mówię, karne to jest loteria, no to jest można powiedzieć 50-50, komu kto ma troszeczkę więcej szczęścia, ten wygrywa i jak powiedziałem wcześniej, po naszej stronie one było. Kibice motywowali was do walki do końca czy nie? Tak, oczywiście jest fajna grupka koło boksu i słyszymy ich co mecz i żeby tak było dalej i życzylibyśmy sobie, żeby tak było więcej. Macie przygotowaną jakąś taktykę na niedzielny mecz? Tak, oczywiście. No, trener, może jeszcze nie teraz oczywiście, bo teraz skupialiśmy wyłącznie się na Tychach, ale już od jutra na pewno trener coś przygotuje. Znany z tego, że pod każdą drużynę potrafi dopasować świetną taktykę, także na pewno coś przygotuje ciekawego na mecz z Sanokiem. Czy mógłbyś zaprosić kibiców na niedzielny mecz? No po takim meczu, jaki był dzisiaj, no to już chyba reklama jest dość mocna, także zapraszam i kibicujcie nas jeszcze bardziej, tym bardziej, że mamy cały czas dużo kontuzjowanych zawodników i potrzebujemy waszego wsparcia. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Dziękuję.